Dzień dobry, drodzy konfirmanci. W związku z tym, że pewnie jeszcze posiedzimy troszeczkę w naszych domach i nie będziemy mogli spotykać się na naukach konfirmacyjnych, dlatego myślę, że przypomnimy sobie już to, czego się nauczyliście w takiej filmowej formie. Życzę dobrego oglądania. Jako pierwszy temat weźmiemy sobie na nasz warsztacik sakramenty. I pytanie moje do Was, czym jest sakrament? Co nazywamy sakramentem? No i niestety muszę sobie sam odpowiedzieć, ponieważ Was nie słyszę. Sakrament to jest święta czynność ustanowiona przez Pana Jezusa Chrystusa. I sakrament musi spełniać trzy takie podstawowe warunki. Pierwszy warunek musi być powiązany z widzialnym, musi być powiązany ze Słowem Bożym, czyli musi być jakieś słowo, jakiś cytat z Biblii, żeby sakrament był ważny. Drugie, musi posiadać widzialny znak. Ten widzialny znak to w przypadku chrztu woda, a w przypadku sakramentu ołtarza wino i chleb. Czyli niewidzialne słowo, widzialny znak, dwa warunki i niesie, trzeci warunek, niesie ze sobą Bożą łaskę. Sakramenty w naszym kościele ewangelicko-augsburskim mamy dwa. Tak jak powiedziałem przed momentem, to jest chrzest i komunia święta. Komunia święta nazywana jest też wieczerzą pańską i rzadziej nazywana jest Eucharystią. Greckie słowo eucharidzo oznacza dziękować, sprawować dziękczynienie. Jest to taki sakrament dziękczynienia. Skąd w ogóle wziął się? Albo nie, to będzie w następnym filmie. Czyli mamy dwa sakramenty w naszym kościele i no i właśnie tak to wygląda. Więcej dowiecie się w następnych filmikach.